Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w sumie w kolejnym odcinku Daily. Tak, zrobiło się nam nagle Daily na kanale, w sumie tak trochę niespodziewanie. Po prostu tak fajnie się ułożyły filmy w zeszłym tygodniu, że były 4 filmy pod rząd, a postanowiłem, że w sumie pociągnę to dalej. Bo Daily jest moim zdaniem fajną formą, fajnie, że te odcinki są codziennie, no bo codziennie coś się dzieje. Dlatego postaram się, żeby to Daily trwało dłużej, przynajmniej żeby to był tydzień, czyli w tym wypadku do środy, ale jeśli się uda, to pociągnę je dłużej, pod warunkiem, że będę miał pomysły i czas i ogólnie, no, że będzie się dało robić odcinki po prostu. I dobra, no w takim razie więc przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, miałem dzisiaj wrzucić oglądanie usuniętych filmów 2. Wszędzie rozkład jazdy przedstawiłem, że taki film się pojawi, ale okazało się nagle, że dzisiaj wyszedł trailer do Andora, kolejnego serialu gwiezdnowojennego, więc no jak żeby inaczej widzowie, reakcja na trailer. Zapraszam serdecznie. Dobra, jedziemy. To logo Star Wars fajnie wygląda. To just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Ładnie. Wouldn't you rather give it all to something real? 31 września. I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. O, jest ten. There's fermenting out there, son. Pockets of fermenting. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Odcinki na Disney Plus. No, powiem szczerze, widzowie, to wygląda dobrze. To wygląda po prostu dobrze. Głównie tam wszystko imperialne, wszystkie budowle, te zniszczone statki. Ogólnie to wygląda świetnie. O bitwach to już w ogóle nie wspomnę. Nie wiem, szczerze mówiąc, co samego Andora jakoś tak, i nawet nie wiem, co w tym serialu ma dokładnie być. Po prostu pamiętam, że kiedyś oglądałem, bo był teaser kilka miesięcy temu. Ja go oglądałem, a już nawet nie pamiętam zbytnio, co tam było w tym teaserze. Pamiętam, że wtedy też mi się podobało, jak to wszystko ładnie wyglądało. No ogólnie faktycznie mamy to jak w stylu Łota 1, że to takie jednak faktycznie brudne, wojenne. I to jest dobre, bo w Gwiezdnych Wojnach brakowało czegoś takiego, bo wszystko było zawsze takie czyste, a tu nie. Tu mamy jednak to takie brudne. No i będziemy mieć tu historię Andora, pewnie jak to on będzie po prostu jakimś agentem, jakąś misję będzie wykonywał. Więc mam nadzieję, że to naprawdę faktycznie dobrze wyjdzie, że taka fajna misja jakaś, która będzie dobrze się prezentować. Taka misja szpiega w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że to naprawdę dobrze wyjdzie. Patrząc na ten trailer, to ładnie wygląda, ale ja zbyt nie wiem, co tam w tym serialu ma być. Jedynie to, co myślę, skoro to ma być Andor, to na pewno będzie to jakaś misja rebeliancka. I tam były jakieś tam wyższe szychy, jakieś tam też generalicja, więc no zapewne to będzie coś takiego poważnego bardzo. Więc pewnie też będzie o tym, co Andor mówił w filmie, w sensie w Watch 1, że robił rzeczy złe, no ale walczy o to, żeby, no walczy o pokój, o, tak może powiem. Także jak najbardziej trailer dobry, ładny. Nie mam jakiegoś takiego wielkiego efektu wow, jak miałem przy oglądaniu trailer Kenobiego, albo trailer Thora, ale jest jak najbardziej
radzi dobrze. Także no, będzie trzeba po prostu czekać, we wrześniu się pojawi, trzy odcinki. Ciekawe, czy to będą tylko trzy odcinki, czy będzie na przykład trzy pierwsze we wrześniu, a potem, nie wiem, na przykład w kolejnym tygodniu będzie jeden, potem i tak będą wychodziły po jednym odcinku tygodniowo. No Kenobi na przykład wyszły dwa najpierw, a potem wychodziły po jednym, więc ciekawe, ile tych odcinków finalnie będzie. Mam nadzieję, że faktycznie nie skończy się na trzech, bo jak trzy odcinki, z jednej strony może być tak, że to będzie dobra historia, która faktycznie jest na tyle krótka, że wystarczą trzy odcinki, ale będzie spójna, zwięzła i nie przeciągnięta. Także jeśli faktycznie to miały być tylko trzy odcinki, to nie będzie takiego efektu rozciągnięcia, że mamy akcję na trzy odcinki, rozciągamy to na pięć. A jeśli będzie to pięć odcinków, to by było tak, że po prostu ta akcja będzie na tyle dobra, że znajdzie się tutaj spokojnie materiał na właśnie pięć odcinków. Więc nie pozostaje nam nic, jak tylko czekać, także w takim razie, drodzy widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i mogę spokojnie powiedzieć, że widzimy się jutro, bo na pewno będzie jutro jakiś odcinek. Fajne jest właśnie takie uczucie móc powiedzieć, widzimy się jutro. Nie wiem czemu, ale fajnie mi się to mówi, bo jak mówię, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, to tak nie wiadomo kiedy, a powiedzieć, widzimy się jutro, no to wiadomo, że widzimy się jutro. Także w takim razie już po raz ostatni, widzimy się jutro. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!